Fani Madony przyzwyczaili się już, że ceny biletów na koncerty pop diwy wymagają obrabowania banku. Ale w ubiegłym tygodniu ich gwiazda dała darmowy koncert w Nowym Jorku. Transmisję z tego wydarzenia mogli też obejrzeć posiadacze telefonów komórkowych na całym świecie. Justin Timberlake, który wspólnie z Madoną wykonuje jej najnowszy singiel, Four Minutes, również pojawił się na scenie. Kariera Madony trwa już ćwierć wieku, a miłość jej fanów jest zawsze tak samo silna. And fans remain as devoted as ever. Ona jest po prostu największa. Oczywiście chcemy ją zobaczyć. Tak bardzo ją kocham i jest piękna, jest inspirująca. Kocham ją bardzo, kocham ją. W opinii większości krytyków album Hard Candy, najnowsza studyjna płyta gwiazdy, udał się doskonale. Wielka w tym zasługa najgorętszych obecnie nazwisk w showbiznesie. Madonna zatrudniła do produkcji płyty Justina Timberlake'a, Timbalanda, Kanye West'a i Pharrella Williamsa. Piosenka Four Minutes zadebiutowała już na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów. Natomiast cały album w tym tygodniu podbije prawdopodobnie listę Billboardu.